Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 22 w wersetach od 1 do 13? Przybliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. Szukali sposobu arcykapłani i skrybowie, jakby go zabić. Bali się bowiem ludu. W Judasza, zwanego Iskariotą, jednego z liczby 12 wstąpił szatan. Ten więc odszedł i umówił się z arcykapłanami i przełożonymi straży, jakby go im wydać. Uradowali się i umówili się z nim, że mu dadzą pieniądze. Zgodził się, szukając sposobności, aby im go wydać z dala od ludu. Nadszedł dzień Przaśników, w którym miał być zabity baranek paschalny. Posłał Piotra i Jana, mówiąc: idźcie i przygotujcie nam baranka paschalnego, abyśmy go spożyli. Oni powiedzieli mu: gdzie chcesz, abyśmy przygotowali? On powiedział do nich: oto, gdy będziecie wchodzić do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Powiedzcie gospodarzowi domu: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka paschalnego ze swoimi uczniami? On wam wskaże dużą, umeblowaną salę na piętrze. Tam przygotujcie. Idąc, znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali baranka paschalnego. Według myśli Bożych miało to być ostatnie święto Paschy, gdyż bezpośrednio po nim wypełniło się to, na co ono wskazywało – śmierć Chrystusa. Najwyżsi kapłani i uczeni w Piśmie chcieli przyłapać Pana na jakimś słowie, lecz im się to nie udawało. Dowiadujemy się o tym z tej Ewangelii, 19 rozdziału, 47 wersetu. I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, a także przedniejsi z ludu, szukali sposobności, by go zgładzić. I 20 rozdziału, 26 i 40 wersetu. I nie zdołali go złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad jego odpowiedzią, zamilkli, gdyż już nie odważyli się pytać go o cokolwiek. Szukającym innych możliwości wrogą Pana z pomocą przyszedł Judasz, jeden z 12. Człowiek ten, który długie lata spędził obłudnie u boku Pana i pielęgnował swoją miłość do pieniędzy, stał się teraz dla szatana marionetką łatwą do kierowania. Łukasz nie wspomina uzgodnionej za wydanie Pana sumy. Wskazuje jedynie na to, że chodziło o pieniądze. Syn człowieczy sprzedany za pieniądze. Czy jest w tym świecie coś, czego nie zrobi się dla pieniędzy? Uważajmy na siebie. W czasie, gdy przywódcy ludu opracowywali swój straszny plan, Bóg zatroszczył się o to, by jego syn, który nie miał, gdzie by głowę skłonił, czytamy w rozdziale 9, 58 wersecie tej Ewangelii, znalazł godne miejsce, aby spożyć wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. Wszystko zostało cudownie przygotowane. Werset 1 mówi, że święto zbliżało się. Werset 7, że nastał dzień i znalazło się miejsce, gdzie można było świętować.
a w wersecie 14 nastała godzina ostatniego wspólnego przebywania uczniów z ich Panem.